No to co? Kolejny dzień, kolejny materiał, kolejny crowdfunding. Tyle, że dziś nie będę wam pokazywał gry, która już kiedyś się ufundowała, a teraz wraca na, wraca na platformy crowdfundingowe z dodatkiem i z reprintem. Nie. Dziś pokażę wam grę, która dopiero będzie walczyła o ufundowanie. Po raz pierwszy. Co to za gra? Za chwilę się przekonacie. Can relax. Gambit has returned z tej strony, Tomek Dobosz Gambit TV. Ja opowiem Wam, co myślę o grach naszowych, abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno. I cóż to za gra, która będzie walczyła o wydanie? Jest to Creators of a New Dawn. Gra, której autorem jest Falco Seyfert. Prawdopodobnie zarżnąłem to nazwisko, za co bardzo przepraszam. Wydawcą jest Creator Board Games i... To właśnie autor podesłał mi ten prototyp do zrecenzowania, za co serdecznie dziękuję. Gra będzie walczyła o ufundowanie na Kickstarterze od 3 maja tego roku. Link znajdziecie w opisie do tego materiału. Link znajdziecie do kampanii również u góry, więc jeżeli gra Wam się spodoba, będziecie mogli na nią zerknąć. Czym jest Creators of the First Dawn, albo czym będzie, czym ma zamiar być, to to taki wieloosobowy skirmisz. Gracze wcielają się w bogów i będą wzywali swoich, swoich popleczników, swoich wyznawców, aby ci za nich walczyli. Walczyli o miejsce na panteonie stworzenia. To tak pokrótce. Generalnie mamy Boga, mamy jednostki. Będą pojawiały się tereny i będziemy się na nich naparzać. Jak to wygląda? Za chwilę pokażę Wam przy stole, a potem wrócimy tu i powiem, co sądzę o tej grze. Zapraszam. Okej, okay, moi drodzy. I to, są, to jest właśnie gra Creators of the First Dawn, przygotowana do trzyosobowej rozgrywki. Gracze wcielają się tutaj w bogów, którzy będą toczyć zaciekły bój o dominację nad tym oto światem, który za chwilę zaczniemy tutaj... Tworzyć. Grać może od dwóch do sześciu graczy. Kiedy gramy w więcej osób, to dokładamy kolejne elementy terenu i po prostu robimy tę ten, ten całą planszę dużo, dużo większą. O co chodzi w grze? O przetrwanie o wybicie przeciwników. Tak jak powiedziałem, każdy z nas kontroluje swojego Boga. Ten Bóg ma masę różnych podwładnych. Którzy będą w jego imieniu walczyć na tej, oto, na tej oto planszy. Gra toczy się w turach. Każda tura podzielona jest na pięć faz i każdy gracz wykonuje fazy w kolejności. Najpierw pierwszy gracz wykonuje pierwszą fazę, potem drugi, trzeci i tak dalej. Potem wszyscy gracze wykonują drugą, trzecią, czwartą, piątą, no i przechodzimy do kolejnej Tury. A jakie są fazy? Już mówię jak to wszystko wygląda. Pierwsza faza to faza zasobów. W tej fazie będziemy dostawać glinę oraz, oraz manę. Które będziemy wykorzystywać później w kolejnych fazach. Każdy gracz ma taką swoją małą planszetkę z. Miejscami na glinę i na manę, i pewną przypominajkę fazy i czary, o których za chwilę będę mówił. Gracze dostają glinę za każdy stos terenu, na którym znajdują się jego jednostki, czyli w tym przypadku dostałbym jedną glinę, bo to jest jeden stos, a także jedną manę za każdą jednostkę, którą mam na planszy. Czyli na początku gry. Nasz bóg tylko jest na planszy, dostajemy jedną manę. I zaznacza się to, biorąc żetoniki złota i układając w odpowiedniej liczbie tam, gdzie dostaliśmy zasoby. Maksymalnie można mieć po 15 każdego zasobu. I kiedy wszyscy gracze otrzymają już zasoby, przechodzimy do fazy drugiej, czyli do budowania. Faza numer dwa to faza budowania to faza, w której będziemy wznosić. Tereny na mapie. Każdy taki teren, który chcemy wyłożyć na mapę, kosztuje nas jeden punkt gliny. Tereny można układać na, na miejscach przyległych do terenów, na których stoją nasze jednostki, i te tereny możemy sobie układać czy to na pustych miejscach, czy też wznosić duże stosy. Wysokie stosy mają tutaj sens, ponieważ wysokość stosów będzie brana pod uwagę podczas walki, ale o tym za chwilę. Każdy bóg ma również trzy miasta. Wystawienie miast również kosztuje glinę. Pierwsze kosztuje jedną glinę, kolejne są droższe. Po co są miasta? Oprócz tego, że miasta również dodają nam siłę do walki, to w miastach będą pojawiały się nasze jednostki tak zupełnie automatycznie. I to da nam możliwość rozprzestrzeniania się, to raz, a dwa walki z przeciwnikiem. I kiedy już wszyscy gracze wybudowali się, co pozwoliłem sobie tutaj poza kadrem troszeczkę zrobić, następuje faza trzecia, czyli właśnie faza jednostek. I w tej fazie każde nasze miasto produkuje jednostkę, o ile ma jeszcze tam wolne miejsce. Każde miasto ma miejsce na trzy jednostki, więc. Produkujemy sobie w każdym naszym mieście jedną jednostkę, jeżeli mamy na to miejsce. Kolejna faza to ruch i atak. W tej fazie możemy poruszać swoimi jednostkami i Bogiem na przyległe pola. Nasze małe jednostki mają tylko jedno pole ruchu, natomiast Bóg ma dwa pola ruchu. I każda jednostka może się ruszyć no, tylko raz, tak? Też e, również Bóg może się ruszyć tylko raz, ale o dwa pola. I to jest też moment, kiedy będzie dochodziło do bitew. Jeżeli będziemy mieli sytuację, gdzie jednostki jednego gracza wejdą na pole, na którym stoją jednostki drugiego gracza, dojdzie do bitwy. I bitwy. Tutaj liczenie siły jest całkowicie deterministyczne, nie ma tutaj żadnej losowości. Po pierwsze, liczymy punkt siły za każdą jednostkę biorącą udział w bitwie. Nieważne, czy jest to zwykły chłopek, czy jest to bóg, czyli w tym wypadku niebieski ma dwa siły, zielony również ma dwa siły za same jednostki. Następnie doliczamy bonusy wynikające z terenu. Po pierwsze, sprawdzamy wysokość terenu. Ten gracz, który stoi na wyższym terenie, dostaje bonus do swojej siły. W tym przypadku teren, z którego atakowano i teren, na który się atakuje, są równe, więc nic by się nie działo. Ale gdyby atak był na teren nieco wyższy, to broniący się dostaje dodatkowy punkt siły za sam fakt bycia na wyższym terenie. Gdyby atak był z wyższego terenu, no to atakujący dostaje ten dodatkowy punkt siły. Również miasta dają nam. Dodatkowe bonusy za to, że są fortyfikacje, za to, że miasto bierze udział w ataku. To jest kolejny punkt siły. I kiedy to wszystko zliczymy, to porównujemy, kto ma tę siłę większą. Osoba, która ma mniejszą siłę, przegrywa, i wszystkie jej jednostki biorące udział w bitwie są niszczone. W tym przypadku Zielony by przegrał, wszystkie jego jednostki są. Niszczone. Natomiast jeżeli chodzi o zwycięzcę, to ta liczba punktów siły, o ile miał więcej, mówi ile jednostek może zostać na, e, u niego jako u atakującego. Także tu sobie zabijemy jednosteczkę. I Bogowie również mogą zginąć w trakcie bitwy i to jest ten moment, który może doprowadzić do naszej przegranej. Jeżeli zginie nasz Bóg i nie mamy żadnego małego chłopka wystawionego na planszy, no przegrywamy, tak, po prostu przegrywamy, odpadamy z rozgrywki. Natomiast jeżeli gdzieś jeszcze stoi jakiś nasz koleś, nasz Bóg wraca, reinkarnuje się w naszym, na naszym startowym miejscu. Pierwsze dwie tury zwykle w standardowej rozgrywce są takimi rundami ochronnymi. Nawet jeżeli nie mamy nikogo na mapie, nasz Bóg nie może zostać zgładzony całkowicie. No i ostatnią częścią bitwy jest przejście na zdobyte pole. Gdyby zielony wygrał tę bitwę, no to pozostałymi jednostkami, które zostały mu po bitwie, musiałby przejść na zdobyte pole. I tak kiedy wszyscy roz, roz, zrobią swoje ruchy i wszystkie bitwy, kończymy fazę czwartą i przechodzimy do fazy piątej, czyli fortyfikacja, która de facto jest tym samym co faza druga, czyli rozbudowa. Budujemy nowe elementy mapy miasta i stosy terenu. I tak kończy się runda. Przechodzimy do kolejnej, potem do kolejnej, potem do kolejnej, aż nie zostanie nam jeden bóg na mapie. I to by było prawie wszystko, ale tutaj leżą jeszcze takie żetoniki, które zapewne sobie zauważyliście. I te żetoniki to żetony czarów, ponieważ w trakcie gry możemy rzucać czary. Możemy je rzucać w dowolnym momencie w fazach od drugiej do piątej. Czary mamy trzech rodzajów: są to czary tworzące, czary obronne i czary atakujące. I poza swoją turą możemy rzucać tylko czary obronne. Natomiast w swojej turze możemy również te, które atakują, i te, które tworzą. Czary kosztują manę, no ale mogą robić naprawdę fajne rzeczy. Na przykład możemy podnosić tereny, tak? Czyli budować nowe, nowe kawałki terenu za manę. Możemy obniżać tereny. Dzięki temu, na przykład zatapiając jednostki przeciwnika, możemy niszczyć jednostki przeciwnika na jakimś polu, możemy niszczyć w linii, na przykład meteorytem, albo w ogóle zrobić wylew wulkanu, który jeszcze dodatkowo obniża tereny o 2, no bo jak wiecie, wulkan to zaczyna się niezła jadka. No i mamy też czary obronne, czyli. Czar protekcji, który broni jakieś pole przed innym czarem, czar e, przyzywający naszych małych chłopków, czyli tworzący armię zamane, oraz czar teleportacji, który pozwala no, skakać, że tak się wyrażę naszym jednostkom po mapie. I tak właśnie wygląda podstawowa rozgrywka w Creators of the First Dawn. Do tego jest cała masa różnych modułów, scenariuszy itd. itd. które mogą zmieniać tę rozgrywkę. Ale tego już nie będę wam opowiadał, bo tego jest naprawdę, naprawdę sporo. No dobra, myślę, że możemy to jakoś podsumować. No dobra moi drodzy, wiecie już jak wygląda creators of the new dawn. Dawn e, wiecie mniej więcej jak się w to gra. Czas powiedzieć co sądzę o tej grze, co mi się w niej podoba i co mi się w niej nie podoba. I zaczynamy jak zwykle od pozytywów. I zacznę od jednego z większych pozytywów, jaki tu mogę mieć. Proste zasady. Ta gra jest naprawdę prosta do opanowania. Ona. Ona nie ma zbyt wielu zasad, tak? Dostajemy zasoby, wydajemy te zasoby na budowanie, na jakieś czary. Do tego w odpowiednim momencie dostajemy jednostki. Troszeczkę może być skomplikowania, jeżeli chodzi o całą zabawę z poruszaniem się i obliczaniem siły w trakcie walki, ale mam nadzieję, że finalna instrukcja do tego jeszcze do tego jeszcze wrócę że finalna instrukcja będzie w miarę dobrze ogarniała zasady i tłumaczyła zasady tych wszystkich obliczeń ale co do zasady zasady są naprawdę proste w tej grze i da się bardzo szybko złapać o co chodzi, jak się gra, jakie kroki po kolei wykonujemy i co w nich robimy i nie znalazłem tam tak naprawdę zbyt wiele miejsca na jakieś interpretacje, takie, wiecie, szalone interpretacje, które mogłyby nieco wykoleić całą, całą zabawę. Także proste zasady, jasne zasady i dość dobrze, dość dobrze wyłożone, chociaż no, są tam takie drobne momenty, które można by było poprawić. Także to jest. Rzecz numer jeden. Kolejna rzecz, która mi się tutaj podoba, to fakt, że jest to naparzanka. Tutaj nie ma punktów zwycięstwa. Tutaj nie trzymamy kontroli, nie bunkrujemy się na jakimś jednym skrawku terenu, żeby on nam przynosił punkty, a reszta niech się wykrwawia. Nie, to jest last god standing, tak? Czyli ostatni Bóg, który zostaje, wygrywa i dziękuję do widzenia. Ja rządzę wszelkim, ja wszelkim stworzeniem. I to mi się podoba, i podoba mi się, że w tej naparzance może brać udział aż do sześciu graczy. Jasne, takie wiecie, free for all, to tam już jest, może być dramat. To jest. To jest chaotyczne. Tam sojusze się zawiązują, rozpadają. Każdy atakuje słabszego, tylko tam, gdzie się da, da radę wgryźć, i w miarę jest mu blisko. Ale. Jest jakiś urok w tym wszystkim. Mniejsza liczba graczy też całkiem nieźle działa, ale muszę przyznać, że to mięcho, to taka naparzana, mięsna, naparzana, tutaj naprawdę fajnie działa w zasadzie w każdym zestawie liczebnym, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o graczy. Choć mam też znowu to za chwilę jeden mały problem z tym wszystkim, ale tak jak mówię, to za moment. Co mamy dalej? System czarów. Bo oprócz tego, że oprócz tego, że tworzymy sobie te tereny, oprócz tego, że pojawiają się nasi poplecznicy, tak, nasi wyznawcy, którzy będą za nas walczyli, mamy też czary i są całkiem przyjemne rzeczy. Są czary, które tworzą, tak? będą tworzyć tereny, będą też niszczyć tereny. Są dość destrukcyjne czary, którymi właśnie będziemy siać spustoszenie na planszy. I to nie tylko spustoszenie związane z tym, że powybijamy sobie jakieś jednostki, ale również, ale również będziemy rozwalać teren, co ma znaczenie w trakcie rozgrywki. Bo. Teren to jest coś, na czym, po czym możemy chodzić, na czym mogą stać nasze jednostki. To są rzeczy, dzięki którym, dzięki którym zyskujemy zasoby, ale wysokość terenu liczy się również w trakcie walki i to bywa, i to bywa niezwykle, niezwykle istotne. Więc Czary tutaj są bardzo przyjemnie zrobione. One znowu są dość proste. To nie jest jakiś mega skomplikowany wiecie, mechanizm czarów, że tu rzucamy to i. Za... Nie, jest dziewięć zaklęć na krzyż. Te ro... Trzy robią to, trzy robią to, trzy robią to. Heja, tylko z różną siłą. Mega, mega prosta sprawa. Kolejna rzecz. Co my tutaj mamy? Co ja tutaj na... napisałem? A. Policzalna walka. Generalnie, kiedy dochodzi do walki, tam nie za dużo jest jakichś zmiennych losowych. Nie ma tu kostką, nie ma jakichś ukrytych kart, które, ha, ha! wiadomo co się będzie działo. Wi wiem, ile będę miał siły wchodząc z tego miejsca, wiem, ile będzie miał wtedy siły przeciwnik. Jedyna niewiadoma, to może być to, czy przeciwnik użyje jakiegoś czaru, jakiego czaru, kiedy go użyje, jak go użyje, w którym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu, kiedy go użyje, widać, ile ma many. Tak? To, to, to widzimy. Jeżeli go użyje, to no, wiemy, jakie ma możliwości. Wiemy, jakie obrażenia nam może zadać i co może nam zrobić. Walka jest tutaj policzalna, jasna, przejrzysta, Trzeba ją policzyć, to trzeba obliczyć pewne rzeczy, ale znowu są to rzeczy dość proste, jeżeli zostaną naprawdę dobrze wytłumaczone w finalnej instrukcji. Do tego po raz kolejny mówię, jeszcze, jeszcze wrócę. I największy, największy, ja powiedziałem, że bardzo duży, jeden z większych plusów to te proste zasady, ale największym plusem dla mnie w tej grze jest, jest jej modularność. Są moduły. Które twórca dodał, które autor gry dodał na końcu. To jest to jest ten moment, gdzie autor stwierdził, OK, zrobię sobie taki szkielet gry, szkielet naparzanki, tak? gdzie jest jeden Bóg i kilkanaście małych minionków i oni się naparzają. I tam robimy, stawiamy te tereny, ustawiamy, haha, i biegamy i się bijemy. Ale ale dam graczom możliwość lepienia tej gry tak, jak oni będą chcieli. Może nie dokładnie tak, jak będą chcieli, to nie tak, że okej, okay, to ja sobie wymyślę, jak ja bym chciał grać. Nie do końca. Dam im pewien zestaw modułów, który będą mogli sobie używać, który będą mogli sobie, we wezmę i to, wezmę to, wezmę może jeszcze ten moduł i te moduły są różne. Począwszy od map, które, które zmieniają w jakiś sposób dostępność tak, graczy do siebie poprzez moduły zmieniające dostępy do zasobów, zmieniające prędkość gry, zmieniające to, jak gra się kończy. Znaczy, co, co się dzieje pod koniec gry? Moduł apokalipsy jest to błędny. Są dwa scenariusze, jeżeli dobrze pamiętam. To, co twórca, co autor gry zrobił z modułami, to jest jakiś obłęd w dobrym tego słowa znaczeniu. Mega podoba mi się to, że właśnie powstał szkielet taki. OK, to są zasady podstawowe, a na końcu możecie sobie zobaczyć, jakie są moduły. I możecie te moduły. Podoczepiać, jak chcecie, ile chcecie, które chcecie. Dodatkowo wrzucę wam jeszcze przy tych modułach informacje, jak wydłużają, jak skracają czas gry, podnoszą skomplikowanie, itd, i tak dalej, żebyście wiedzieli, że jak dołożycie ten moduł, to nagle gra może się mocno wydłużyć albo mega skrócić. Kapitalna sprawa, naprawdę kapitalna sprawa, i wygląd tej gry. To co widzieliście na materiale to jest prototyp i co jest mega ważne to ten prototyp, ten wygląd to nie jest zupełnie finalny wygląd gry. Znaczy inaczej, plansza być może jest finalna. Prawdopodobnie jest finalna. Kafelki terenu prawdopodobnie też. Żetony czarów też. Ale nie figurki. Bo figurek jako takich... Nie ma w tej grze i nie będzie w tej grze. Te figurki, które widzieliście na materiale, to są figurki tylko do prototypu. Gra podstawowa będzie wydana w dwóch jakby zestawach. Pierwszy zestaw nie będzie miał nic. Znaczy, będzie miał grę, ale nie będzie miał nic, co mogłoby być bogami i poplecznikami, tak? Wyznawcami bogów. Drugi zestaw, o cenach jeszcze będę mówił, będzie miał figurki, tylko w formie Stendisów, plastikowych, o ile się dobrze orientuję. Coś takiego, jak ostatnio mogliście zobaczyć na, na recenzji chyba Uprising, tak. Ale oba <laughs> obie wersje sprzedażowe będą miały pliki STL. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam skrót, dzięki którym będzie można sobie wydrukować te figurki. I mówię, muszę wam powiedzieć, że. Na początku stwierdziłem, tak kurde fajne te figurki są, takie ładne, wiecie, przezroczyste, takie mm, ładnie wyglądają. Mogłyby takie być w grze, ale potem się przyjrzałem i powiedziałem sobie, nie, kurde, dobrze, że jednak tych figurek nie będzie w takim tak wyglądających jak te. One są na pierwszy rzut oka ładne, ale potem jak się na nie patrzy, to to są po prostu kolorowe bloby. Ta przezroczystość i to, jak one są wykonane, te w prototypie. No, powoduje, że tam nie widać kształtu. Jeden powinien być lisem, tam gdzieś jakiś dzik, coś, a tego nie widać. I dobrze, ja się cieszę, że to będą Stendisy w jednej z tych wersji. W drugiej no, trzeba będzie sobie samemu coś wydrukować. Tak, będą pliki za darmo dodane, więc będzie można sobie wydrukować. Ale generalnie ta gra wygląda dość ładnie, dość porządnie. I to jest, to jest OK. Poza jednym małym. Poza jedną małą rzeczą, o której, o której jeszcze wspomnę. No dobra, i to są rzeczy, które mi się w Creators of The First Dawn podobają, a co z rzeczami, które nie do końca do mnie trafiły. Zacznę od elementu, który, który zawsze można zwalić na prototyp. Tak, na prototypowe stadium życia gry. Jest to instrukcja. Bo Instrukcja tłumaczy, jak grać, pokazuje co i jak, ale jest tam na pewno mnóstwo rzeczy do poprawienia. Ja zgłosiłem swoje uwagi do instrukcji i mam nadzieję, że autor weźmie je pod uwagę. Z tego co wiem, wziął już przynajmniej do serca jedną rzecz pod tytułem czcionka, bo czcionka w tej instrukcji była dramatyczna, tego się nie dało czytać. Czcionka była mniej więcej taka, jak jest tutaj, na pudełku. I ona może na pudełku wygląda ok jak jest tylko tytuł, wiecie, sporymi literami, natomiast w instrukcji to było, nie, nie dało się tego czytać. Dostałem instrukcję potem już jakby poprawioną z normalną czcionką, więc to jest załatwione, ale jest sporo rzeczy w tej instrukcji, jakieś obrazki, które, które obrazują pewne, pewne rzeczy, tak, przykłady, pewnego rodzaju elementy, które właśnie też tłumaczą coś w zasadach, które można by poprawić, i mam nadzieję, że zostaną poprawione i nie pozwolą na właśnie jakieś domysły, ale jak to działa, ale tu jest pokazane, aha, bo to jest także. Ale mówię, prototyp, cykl życia. To jeszcze ma prawo tak wyglądać. Ale co mam tu na następne napisane? Początek gry to jest. <gry> to jest spory problem, bo kiedy zacząłem grać w tę grę i, i tak siedziałem, siedzieliśmy, grałem w to, i mówię, kurde, tu się nic nie dzieje. Początek tej gry to jest jak patrzenie na ścianę, jak wschnie farba. To miała być dynamiczna naparzanka, gdzie hordy moich wyznawców będą naparzały się z innymi hordami wyznawców, a na planszy jest tylko mój Bóg, i ja co turę czułam. To po malutkim zasobiku, żeby w ogóle się móc rozwinąć. I zanim ja wychoduję te hordy, zanim ja na kogokolwiek pójdę, to mija nie wiadomo, ile czasu. I zapytałem o to, mówię, słuchajcie, czy tam nie powinno być gdzieś w instrukcji, że na początku mamy jakieś zasoby, żeby to się rozwinęło? I dowiedziałem się, że nie, bo to jest podstawowa wersja, to co uczy instrukcja, i że potem to jest tylko takie na pierwszy raz, a potem należy sobie bawić się właśnie modułami. Ja już powiedziałem Wam, że moduły to jest rewelacyjna zabawa. Tak? To jest rewelacyjna sprawa. Tylko chodzi też o to w grach, żeby ten, to pierwsze zetknięcie z grą zahaczyło nas jakoś. Żeby sprawiło, że. A, coś tu jest. A, chcę więcej. Chcę zobaczyć, chcę się pobawić tymi modułami. Może, może wypróbuję jakiś moduł, może to wezmę, a może to. A. A tutaj siedzisz i kurde, co co? co, co dlaczego to tak? Eee, nie chce mi się. No, nie ma tego zęba, nie ma tego pazura. I to. To też mam nadzieję, że troszeczkę zostanie zmienione, że właśnie będzie na dzień dobry: macie tam tyle zasobów, bach, rozbudujcie się na początek i lecimy, nie? A potem, jak cię już złapie, to baw się modułami, będzie fajnie. Także ten początek, ja wiem, znowu to są podstawowe zasady, ale kurde, dajcie jakiegoś pieprzu trochę do tego, żeby było fajnie, żeby, było, żeby była akcja. A tu akcja jest jak w polskim kinie, jak wiecie co, o co chodzi. E, co ja tutaj mam dalej przezroczyste figurki no to już wam opowiedziałem o, <laughs> o przezroczystych figurkach mówiłem, że gra jest dosyć ładnie wykonana ale jest jeden element, który wygląda i chyba będzie wyglądał jak z prototypu i nawet w tym prototypie odstawał od reszty zupełnie no jakby, nie wiem wyjęte z innej gry i to są żetony czarów bardzo ładne kafelki terenu Blobowe, ale całkiem ładne figurki, ta plansza, fajna, i nagle takie żetony czarów nie przypiął, nie przyłatał, jak jakieś te word arty z Worda. Tam pff, no masz, nie? Uu, brzydkie. Fuj. Na, na screenach w kampanii one wyglądają tak samo. Ja mam nadzieję, że to się zmieni, bo to jest takie wiecie, a, coś tu nie poszło. Nie, nie, nie zostało pieniędzy na jakieś fajne 9 grafik? Co co chodzi? Nie? Brzydkie to jest, no, makabrycznie brzydkie. Yy, I podwójny, podwójny problem, który mam z tą grą, on się łączy w pewien sposób. Powiedziałem, że policzalna walka jest fajna, bo jest fajna, ale z drugiej strony w takiej naparzance policzalna walka sprawia, że gracz nie ryzykuje. Bo kiedy mamy jakiś element losowy, to zawsze jest takie, e, no tu nie jest za różowo, ale kurde, może kostka, może te karty, tu może coś jednak ugram. Jeżeli jesteś w stanie policzyć, że idąc tam nie wygrasz, to nie idziesz, to czekasz, to się bunkrujesz, to się wycofujesz, oddajesz pola, próbujesz wciągnąć przeciwnika, a przeciwnik patrzy i widzi, że. Jak tam pójdzie, to nic nie ugra. Więc nie idzie. I jest takie, wiecie, sytuacja patowa. I do tego dochodzi czas gry. To jest 25 minut na gracza. I to jest długo. To jest naprawdę długo, jak na grę, która obiecuje radosną, że, radosną. No, jakąś tam rzeźnię, nie? że tam lecimy. a, pf, a tu. Ostatni, ostatni wygrywa. I gdzie nie, ma, gdzie nie ma nic innego, jakby oprócz tego. I znowu, właśnie ta policzalna walka plus czas gry. To razem jedno robi drugie. I bywa, że ta gra zostaje na stole dłużej niż chciałoby się, żeby została. Jasne, są moduły, które jakoś to usprawniają. OK. No ale nadal jakiś tam problem, jakiś tam problem momentami zostaje. No dobra, słuchajcie. I to tyle chyba z tego, co zapisałem sobie, co mi się w grze podoba i co mi się nie podoba. Czas zatem to moje marudzenie jakoś podsumować. Czas na czy pytania, czy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu usiądę do Creators of the First Dawn ubrane w begiegową ocenę? I wahałem się, miałem zloty, miałem upadki, jeżeli chodzi o tę grę, ale finalnie. Mody, te moduły wyciągnęły ją za uszy z takiego drobnego bagienka. I to jest siódemka, to jest dla mnie siódemka. Z modułami. Z, gdyby nie moduły, to prawdopodobnie nawet nie chciałbym trzeci raz na nią zerknąć, bo byłaby nudna, powtarzalna i, bleh, i do niczego. Ale moduły, to, że można sobie tę grę w jakiś sposób ulepić, to jest nadal. Słuchajcie, to jest nadal w pewien sposób powtarzalna naparzanka, bo tam robisz ciągle to samo. Tam nie ma, tak jak mówię, kart akcji, tam nie ma jakichś dodatkowych rzeczy, które z zewnątrz ci się władują i coś zrobią. Nie. Ale nie zawsze muszą być takie rzeczy. Prostota tych zasad daje radę. W połączeniu z modułami. I tak jak mówię, te moduły wyciągnęły tę grę za uszy, wyciągnęły na siódemkę. Ja chętnie zagram. Jeżeli ktoś zaproponuje Creators of the First Dawn, to wybierzemy jakieś moduły, tak, żeby nie, nie, ta gra nie była za długa i jechane. Na przykład, Apokalipsa bardzo chętnie kurczę. <laughs> to będzie, będzie śmiesznie. Można nawet sobie trochę skrócić ten tor apokalipsy, żeby. Wiecie, żeby nie było nam naprawdę za długo. Nie? I ja bardzo chętnie zagram, jestem w stanie nawet to zaproponować. Więc y, gra się przyjemnie, tylko właśnie trzeba, trzeba już znać grę i trzeba umieć obsługiwać, dodawać i łączyć te wszystkie moduły, które tam są. Bo no, jeżeli będziecie grać tę podstawową wersję, to to, to może być przykro. Powiem tak. W tym, w tym całym podsumowaniu, że fajnie by było, jeżeli uczylibyście się od kogoś, kto zna grę i ta osoba byłaby w stanie dobrać takie moduły, które w pierwszej grze dają wam jakiś boost produkcyjny, czy coś w tym stylu. Żeby po prostu, żeby to się szybciej zaczęło, a nie takie czułanie. Ale, tak jak mówię, moduły robią, robią robotę siódemeczka Siódemeczka ode mnie. Pytanie numer dwa. <grydy> Czy wesprę tę grę? I. <grydy> ona ma ceny, ona będzie kosztowała 60 euro za wersję bez figurek, bez Standisów, tylko wiecie, kafelki, tam jakieś te żetony, które są czarów, i do tego. I do tego te pliki STL do wydrukowania figurek. Natomiast wersja ze standysami to będzie 75 euro. I chyba nie, chyba nie to troszeczkę jednak jest dla mnie za drogo, jak na coś takiego. 75 euro, tylko po to, żeby pobudować sobie wiecie, wyżej, niżej i policzyć. Ja mam tu trzy siły, ty tu masz dwa siły, więc. Zabijam cię i wygrywam, to nie, to nie jest ta cena. Jak patrzę, że nie to drożej, ale uprising, tak, no zawartość zupełnie inna. Mam mam tsukuyumi. To nie jest taka prosta napażanka, ale jednak. No to nie. 75 eur, nie. Za drogo. Za drogo. Myślę, że tę grę dałoby się zrobić, dałoby się zrobić taniej. Mam takie, mam takie niejasne wrażenie. I pytanie numer trzy: czy Creators of the First Dawn zostanie u mnie w kolekcji? Znaczy, ten prototyp prawdopodobnie zostanie. Nie wiem, czy ja go mam, mam odesłać, czy nie. O to się jeszcze nie dogadałem, ale nawet jeżeli nie muszę go odsyłać, no to wiecie, to jest prototyp, nie? To on zostaje, będzie sobie gdzieś tam u mnie leżał grzecznie, ładnie. A jeżeli e, gra się ufunduje i jakimś cudem trafi do mnie pełna wersja, to pewnie przez jakiś czas zostanie, ale to nie, nie będzie gra, której, której się nie pozbędę bez żalu. Tak? Jeżeli na przykład ktoś będzie chciał się wymienić, to taki Creators of the First Dawn będzie spokojnie materiałem na jakąś wymianę. Także sami rozumiecie. No dobra, słuchajcie. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, tyle jeżeli, tyle jeżeli chodzi o Creators of the First Dawn. Tak jak powiedziałem, jeżeli zainteresowała Was ta gra, to tutaj i w opisie jest link do KS-a. Startuje 3 maja. Przynajmniej taki jest plan w momencie, kiedy to nagrywam. Zobaczymy, czy wystartuje, czy będzie, czy będzie jeszcze przesunięty. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za. To, że tutaj jesteście, dotarliście do tego momentu. Jak zwykle zachęcam do lajkowania, komentowania, głoście dobre słowo o moim kanale, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, możecie mi postawić wirtualną kawę. Link do Buy Coffee tu w opisie. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba Wam się to, co robię, to tu i w opisie jest link do mojego Patronite'a. Zerknijcie, może przyjdzie Wam do głowy wesprzeć mnie w ten sposób. Dołączycie wtedy do grupy rewelacyjnych wspaniałych ludzi, którzy mnie wspierają i czasami mają wpływ na to, co na tym kanale się dzieje, a także mają wgląd w tajemnice zakulisowe w pewnym sensie. No. <słuch> Ale gorąco zachęcam do tego, abyście również zaglądali do do innych recenzentów, tych którzy robią materiały wideo, tworzą podcasty, piszą na blogach. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych. Każdemu z nas inne rzeczy się podobają, nie podobają. Każdy z nas da wam nieco inną opinię o jakiejś planszówce, a ważne jest to, aby poznawać różne punkty widzenia zanim wyrobicie swoją własną opinię. Ale to wasza opinia jest tutaj najważniejsza. Ale najważniejsze oprócz waszej opinii jest to, Abyście po prostu grali, grajcie, namawiajcie innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. Tyle na dzisiaj, dzięki wielkie i do zobaczenia.